Witam Was, moi kochani, serdecznie. Cecyla Agnieszka. Mam nadzieję, że mnie widać i słychać, dajcie znać. Jeżeli już mnie widzicie, napiszcie w komentarzach, że jest dobrze widać. Dziesiąteczka, czyli że widać bardzo, bardzo dobrze. Po wielkim stęsknieniu się tych kilku dni, witam Was ogromnie. Po prostu nie miałam nawet możliwości, słuchajcie, codziennie być, niekiedy, a to chodziło o internet, a w ogóle w święta, kiedy tyle ludzi po prostu zupełnie miało gdzie indziej głowy, nawet nie robiłam live'ów, słuchajcie. A teraz, po tych kilku dniach, znowu jestem z Wami. Cieszę się bardzo, pozdrawiam Was. Napiszcie, skąd jesteście, napiszcie swoje miejscowości, kraj, skąd jesteście, dajcie znać. Będzie mi bardzo, bardzo miło, jeśli napiszecie. Pozdrówcie się serdecznie, być może ktoś z Was jest z danego kraju, z danej miejscowości. Okaże się, że przez live Agnieszki po prostu trafiacie do sąsiadów. Cześć, cześć, Basieńka Gromek, moja cudowna Basia Gromek. Bardzo witam serdecznie wszystkich nowych, którzy są po raz pierwszy na moim live'ie. Agusia pisze, Agnieszka, cześć kochanie. No, Agnieszka się, słuchajcie, decyduje na nasze produkty i po prostu nawet rejestrację musiałam przerwać, żeby ten live się odbył. Po prostu tak bywa, ale słuchajcie, powiem Wam tak, dzisiaj jest niesamowity dzień, niesamowite 20 minut ze mną, może nawet nie, 15, ale chcę Wam, słuchajcie, naprawdę podzielić się z Wami taką bombą, taką petardą, która jest niesamowicie potrzebna, niesamowicie istotna, która każdego z ludzi, którzy są na Facebooku, interesuje, a mianowicie właśnie sukces, jakby takie kroki, dwa podstawowe, które prowadzą do ogromnego sukcesu w social media. I dosłownie, dosłownie dzisiaj powiem Wam o tym, w jaki sposób osiągnąć swój pierwszy cel, jak mieć klientów, pozyskiwać klientów z Facebooka, którzy po prostu sami będą do nas pisać, sami będą się do nas zgłaszać. Mało tego, będzie to tak, że dasz ludziom to, podzielisz się z ludźmi tym, co chcesz, pokazać im w swoim życiu, że to, u Ciebie to działa, jest to fajne i naturalnie dasz ludziom to, czego oni szukają, czego potrzebują, okej? To jest jedna rzecz, czyli są takie dwa cele po drodze i pierwszy cel, o tym powiem za chwilę, ale musi nas być setka, musi, więc to pierwsza rzecz, pomóżcie mi w tym, każdy widz może po prostu udostępnić ten live poprzez kliknięcie pod spodem udostępnij. Tak? I wystaw to na swoim profilu. Wszyscy ludzie, którzy chcą mieć kontakty na Facebooku, chcą mieć relacje z ludźmi na całym świecie, będą bardzo wdzięczni Wam za to, że nauczymy ich działać przez Facebook, bardzo fajnie się poruszać. Tak? Facebook to jest dosłownie jedna wielka rodzina, przyjaźnie, nie bez kozery. Mark Zuckerberg, właściciel Facebooka, nadał taką nazwę, że wszyscy jesteśmy przyjaciółmi, friends. Przyjaciele. Ale o to tu chodzi, wiecie, ja żyłam w Ameryce i wiem, jak funkcjonują Amerykanie. Na ulicy widzieliśmy takie sceny, że po prostu tego nie ma nigdzie. Nie ma tego w Ameryce Południowej, gdzie mieszkamy teraz, nie ma tego w Europie i nie ma tego nigdzie na świecie, tak naprawdę, gdzie ja nie zjechałam całego świata. A jest to mianowicie takie otwarcie się na ludzi, taki bezkompleksowe, słuchajcie, poruszanie się, rozmawianie, jakby się po prostu znało z człowiekiem od zawsze. I wystarczy, że spotkasz kogoś po prostu nawet na ulicy, czy na plaży, czy gdziekolwiek idziesz, już ta osoba dla Ciebie jest znajomą, tak? Hi. I słuchajcie, kiedyś mi się wydawało, że to jest takie sztuczne, że Amerykanie, wiecie, ach, hi, how are you? No i grają, przegrywają głupa, tak? Na zasadzie, wiesz, nie znam Cię, ale grzecznościowo powiedz mi, jak się czujesz, tak? A to wcale nie jest tak. Amerykanie są naprawdę otwarci na ludzi i jest to społeczność, czy jest to kultura, gdzie każdy nowy znajomy, napotkany świeżo na ulicy, może stać się i przerodzić się naprawdę w bardzo bliskiego przyjaciela. I to naprawdę nie jest sztuczne. Ja to widziałam, bo żyłam prawie rok, słuchajcie, na Florydzie w Stanach, i zwiedziłam też inne stany w USA i po prostu wiem z autopsji, jak to jest. Byłam w totalnym szoku. Idziemy kiedyś, słuchajcie, na plażę z naszymi dziećmi. No i słuchajcie, wchodzi się na plażę, jest takie, wiecie, jak zwykle takie ładne tam wejście, piękne. No i wchodzimy takim pięknym wejściem na plażę. I wyobraźcie sobie sytuację, że stoją po prostu obcy ludzie dla siebie, tak? No jedna grupka mała, druga grupka mała i my akurat jako trzecia grupka dołączamy do tych dwóch grupek, które chcą iść przez to wejście, wchodzić na plażę. Niby banał, tak? Ale słuchajcie, okazało się, że ludzie nie tylko są otwarci, że zaczynają rozmawiać, blablać z sobą, i to tak, wiecie, takim luzackim, co mi się też bardzo podoba, w obu Amerykach ludzie są wyluzowani, są sobą po prostu i tyle. I słuchajcie, oni stanęli, zaczęli gadkę, szmatkę, to z nami tak samo, a to, że dzieci, a to, że tamto, siamto. I rozmowa przerodziła się w bardzo naturalne przyjacielskie relacje. Mało tego, patrzyliśmy za chwilę, że jedni ludzie okazali się chrześcijanami, którzy zaczęli modlić się
modlić się w tym wejściu na plażę o tych drugich ludzi. Stanęli tak razem w kółku, tak jak my często z rodziną stajemy w kółku, tak? I po prostu zaczęli się modlić. Jedna o drugą po prostu. Ludzie, tam było chyba z 4 czy 5 osób, które stanęły i nie miały żadnych kompleksów, żadnych problemów, żeby modlić się, słuchajcie, jedni o drugich, którzy dopiero się poznali na ulicy, prawda? O czym to świadczy? No, takich sytuacji mogłabym opisywać, wiecie, bo codziennie takie sytuacje były. Ale pamiętajcie, że Facebook jest społecznością, jest tak naprawdę ogromną social społecznością, socjalną społecznością, która ma za zadanie od razu na dzień dobry po prostu zjednoczyć sobie tych ludzi, wszystkich, których mamy w swoim gronie wśród znajomych. I na dzień dobry oni się nazywają friend, czyli przyjaciele, co powoduje, że burzymy granice między sobą. Jesteśmy zwykłymi wszyscy ludźmi, nieważne jakie mamy stanowisko, pieniądze, status społeczny, jaka to jest różnica. Jesteśmy zwykłymi ludźmi, wszyscy są z krwi i kości i mają rodziny, czy są w rodzinie, prawda? I tyle. I pamiętajmy o tym, słuchajcie, są dwa cele główne, o których chcę dzisiaj mówić, tak? Dwa cele główne. Pierwszy cel to jest mieć 5000 znajomych na Facebooku. Tak? 5000, zapisz to sobie. Prędzej czy później będziesz rozumiał tą siłę, że im większy grono znajomych masz, tym więcej przyjaciół masz. Na każdy 1000 ludzi, jak mówi mądry Salomon, jest jeden przyjaciel. Taki prawdziwy friend. Wiecie, o czym mówię, nie? No, ale taka jest prawda. No, czyli znajomych może mieć full, tak? Nawet przyjaciół można mieć full. Ale 1 na 1000, jak jest napisane w mądrej księdze Salomona, jest ten przyjaciel prawdziwy od serca, który się w każdej sytuacji okaże prawdziwym przyjacielem. I teraz oczywiście, żeby mieć tych prawdziwe relacje, czy to przyjacielskie, tak jak ja mam, czy mam rodzinne, czy mam naprawdę bliskie, nawet duchowe relacje z ludźmi i naprawdę nas łączy wiele rzeczy i biznes również, to żeby mieć tyle ludzi, to trzeba mieć też dużo znajomych. Czy wy czujecie, o czym ja mówię? Więc ten cel pierwszy, mieć te 5000 znajomych na Facebooku, to nie jest tylko po to, żeby klepnąć 5000, mam, i się tam chwalić przed ludźmi. Mam 5000 znajomych na Facebooku. Tobie to nic nie da, jeżeli nie utrzymujesz relacji, jeśli nie masz z nimi, wiadomo, nie postujesz, nie dajesz coś od siebie, nie inwestujesz w ludzi, nie jesteś inspiracją dla nich, to wiadomo, że to nic tobie nie da. Ale pierwszy cel, który jest niesamowity, to jest, słuchajcie, być wśród ludzi, którzy są podobni tobie, mieć tych znajomych 5000, jak najszybciej wejść z nimi w relacje. Słuchajcie, Facebook to relacje, socjalne sieci. Facebook, prawie 2 miliardy w tej chwili ludzi, to jest 1,8 miliarda na pewno, która jednoczy jako platforma ludzi po całym świecie. Ja jestem w Paragwaju, tak, palma nad głową mi tu macha, w Ameryce Południowej. Wy jesteście z różnych krajów na świecie, jesteście polskojęzycznymi ludźmi, nas to łączy, tak? Dzięki Bogu jest dzisiaj, no właśnie, XXI wiek, jest internet, jest Facebook, jest platforma, na której możesz i z ciocią porozmawiać, i z mamą porozmawiać, i możesz porozmawiać z przyjaciółmi, ze znajomymi z całego świata, ale też i poznawać masę niesamowitych ludzi. Ja poznałam, słuchajcie, w swoim życiu przez Facebooka naprawdę wartościowych ludzi. Ja sobie nie wyobrażam życia, gdybym ich nie poznała. Naprawdę. To są naprawdę wartościowi ludzie. Niesamowicie godni zaufania, bardzo szczerzy, bardzo otwarci. Wśród 5000 moich ludzi robię sobie na bieżąco czystkę i wiem jedno, nie każdy, kto się nazywa moim znajomym, zasługuje na to w ogóle, żeby być moim znajomym. Dlatego co jakiś czas robię czystkę i wyrzucam po prostu, usuwam tych ludzi, którzy albo mnie zdradzili, albo się po prostu zachowują niewłaściwie. Natomiast nie pozwolę sobie, żeby ktoś był na moim profilu, kto być nie powinien. To jest tak jak mój dom. Mój dom to jest mój profil, tak? I ja robię na tym profilu to, co ja chcę i to, jak z kim chcę. I mój profil jest moją własnością, okej? Okay? To, co ja tam opublikuję, to, co ja piszę, to są moje opinie, mój wyraz. Tak samo, bo niech jest u was, słuchajcie. Niech jest wyrazem was autentycznych, prawdziwych, takich, jak wy jesteście. Możecie tam poruszać posty, o czym chcecie. Tak? Nie ma dzisiaj takiej sytuacji, że o tym nie wypada pisać, o tym nie wypada mówić. Ja nie uważam, że tak jest. Ktoś, kto po prostu nie rozumie Facebooka, jest niedoedukowany lub nie ma doświadczeń z Facebookiem, będzie się bał Facebooka. Ja to rozumiem. Ja też kiedy nie znałam, byłam przed szkoleniami, bałam się cokolwiek publikować, rzucać zdjęcia.
No bo człowiek był zahukany, sorry, taka jest prawda u mnie, tak? Ja byłam zahukana, bałam się wszystkiego, tak? Wrzucę zdjęcia, zaraz mnie okradną. Wrzucę zdjęcia o dzieciach, to zaraz mnie dzieci ukradną. No i takie bzdety po prostu. Powiem wam, ja nie miałam żadnych sytuacji przykrych. Ile lat ja jestem na Facebooku? I te 5000 ludzi ja naprawdę weryfikuję. Jak ktoś mi zaczyna pisać nie w kulturalnym stylu, albo podrzucać mi jakieś dwuznaczne propozycje, to jest ban i do widzenia. Ban i do widzenia. I następnych ludzi wartościowych, pozytywnych, przyjemnych. Ludzi, którzy mają te same cele jak ja, mają te same sposób patrzenia na życie, którzy mają swoje granice, tak? Również w życiu. Ja takich ludzi naprawdę przyjmuję jako nowych. Co rusz tą listę 5000 zmieniam, ale udało się tak zrobić, że bardzo szybko miałam 5000 ludzi wśród znajomych. Moi ludzie teraz, którzy są po moich szkoleniach, po moich kursach, tak samo, jak najszybciej docierają do 5000 znajomych na Facebooku. Dlatego, że w tej ogromnej liczbie niby, bo to jest mało tak naprawdę, ale dla nowych ludzi się wydaje ogromna, 5000 znajomych. Powiem wam tak, z 5% ludzi w ogóle tak naprawdę obserwuje ciebie, widzi twoje posty na bieżąco i góra 5% rzeczywiście ciebie gdzieś tam, cię tobą interesuje, tak? Więc drugi cel, który trzeba sobie postawić, ale udostępniajcie, please, udostępniajcie tego live'a, to jest mega istotna kwestia. Bez tego, żeby mieć 5000 ludzi, bez tego, żeby mieć po prostu za chwilę drugi cel, nic się wielkiego nie osiągnie przez Facebook. Ok? Ludzie tego nie rozumieją. Często, gęsto piszą do mnie ludzie z powodu biznesu, którym się zajmuję. I pytają, Agnieszka, co zrobić, żeby mieć taką sytuację jak ty, że ludzie sami do ciebie piszą, ludzie sami reagują na posty, na twoje, to, co ty mówisz, to, co ty piszesz, żeby sami chcieli i się do mnie zgłaszali. Co zrobić? I pierwszy cel to jest mieć 5000 znajomych na Facebooku. Tak? Więc jeżeli ja używam jakiegoś produktu i on mi pasuje, to ja będę dzielić się tą dobrą nowiną z innymi, bo on mi daje coś dobrego. Więc ja chcę to polecać dalej. Jeśli masz biznes, i jeśli faktycznie ten biznes daje tobie rezultaty, mało tego, możesz pomóc tym biznesem komuś z ludzi, to przecież, że pomożesz. Oczywiście. Więc wybieramy zawsze z tych grup z 5000 ludzi i 5% od 5000 ludzi, ludzi sensownych, jeśli chodzi o klientów, o partnerów, którzy naprawdę chcą coś zmienić w swoim życiu, którzy szukają produktów czy usług. Nie każdemu polecamy to, co my robimy, to, co my używamy. Tak? Ale to jest tak samo jak w życiu osobistym, w realu, tak? Gdzie ja raczej się skupiam na tym, żeby wśród masy ludzi dawać informacje o produkcie czy o biznesie tylko tym, którzy tego chcą. Nie chcesz? Zero. Nie mam nawet ochoty kogoś przekonywać, nagabywać, broń Boże spamować, broń Boże pisać na priv, nie wiadomo co, zachęcać. Ja tego typu rzeczy nie robię. Jestem antyspamowi i nagabywaniu znajomych do tego, żeby kupili moje produkty, tak? Ja i tak przetrwam bez moich znajomych, także spokojnie. Z drugiej strony, 5000 ludzi wśród obserwujących, zapiszcie sobie, to jest drugi cel. I mi to się udało osiągnąć, słuchajcie. To jest Boża łaska, po prostu jest niesamowite, bo nie zapłaciłam nic, zero złotych w inwestycji w Facebook, żebym miała 5000 obserwujących mnie ludzi. Słuchajcie, to jest fenomen. Co na to powiecie? Mam nadzieję, że jest wśród was z tej ponad setki ludzi, chociaż kilkadziesiąt, które po prostu, o właśnie, tak jak Klaudia powie, brawo. Dziękuję bardzo, Klaudia była pierwsza. Węglowska Klaudia. Cześć, Klaudysia. Po prostu, którzy powiedzą, wow, tak? Gratulacje, słuchajcie, bo to jest wynik, tym bardziej, że nie sztuka jest mieć 5000 czy 10000 nawet ludzi, płacąc za lajki, płacąc za obserwujących ludzi, jakkolwiek kupując tych ludzi. Ale sztuka jest, kiedy naprawdę masz takich ludzi organicznie, naturalnie, prawda? To jest ta sztuka, którą ja sama, w której jestem w szoku, po prostu pod wielkim wrażeniem, bo powiem szczerze, że jak wejdziecie teraz na mój profil, ci, którzy nie obserwują mnie, wejdźcie na mój profil, dla ciekawości, tak? Kliknijcie obserwuj. Mało tego, możecie zrobić jedną rzecz, podzielić się taką propozycją, że jeżeli wy czujecie, że wasze życie daje jakąś wartość, wartość dodatnią, coś ekstra, coś za free, tym bardziej, ale coś bardzo, bardzo ważnego. Możecie od siebie, od serca napisać, od prawdziwego serducha. Słuchajcie, słucham tej osoby, już jakiś czas ją znam, polecam bardzo, kliknijcie obserwuj na jej profilu. Dzięki wam mogę mieć o kolejną setkę czy dwie setki więcej ludzi
wśród obserwujących. Bo to jest, słuchajcie, organiczne. To jest naturalne. Zapamiętajmy sobie, że im więcej dajesz ludziom doświadczenia, dzielisz się radami, dzielisz się swoją wiedzą, dzielisz się doświadczeniami, dzielisz się przykładem, tym więcej, im więcej dajesz, tym więcej do ciebie wraca. I to jest zasada siania i zbierania, tak? Siania i zbierania. Stąd na przykład niektórzy mówią: Aga, jak ty sobie dajesz radę? Jak ty w ogóle dasz radę codziennie robić live'y? Jak wydajecie to wszystko, ogarniacie? Jeszcze macie misję Odnowę Życia. Tam też idą codziennie live'y. Misję duchową w ogóle, tak? Zmianę w ogóle życia duchowo. Ale też i słuchajcie, i biznesowo, i dwie firmy, słuchajcie, prowadzimy. To jest naprawdę wysiłek. I ekowioskę, którą w tej chwili tak rozwijamy, że nawet dzisiaj mam u notariusza i się w ogóle 3 godziny spędziliśmy u tego notariusza. I to wszystko razem. To jest, ja sama jestem zdumiona, jak to wszystko funkcjonuje, że człowiek ma coś takiego u siebie, że im więcej dajesz publicznie, podkreślam, przez Facebook, tym więcej otrzymujesz. I to jest ogromne błogosławieństwo, żeby, jeżeli dajesz posty, to dawaj od serca, dawaj to, co naprawdę czujesz, co myślisz. To nie musi być ciuciu puciu, bo ty wszystkim nie dogodzisz. Nie, będą tacy, którzy będą cię krytykować, że za bardzo jesteś ekspresywna jak weduta, albo za bardzo za wolno mówisz, a inni powiedzą, że jest za bardzo mimiczna jesteś, za dużo min robisz dziwnych. Oni mają taki fajny przycisk, wyłączają albo wychodzą ze znajomych, po prostu, tak? Natomiast cała reszta to będą ludzie, w których zasiewasz ziarno. I obserwujący to są ci ludzie, którzy sami zdecydowali, że lubią ciebie, dziękują ci za to, co im dajesz, chcą cię obserwować, bo dla nich twoje posty, twoje wartości, twój przekaz jest jak najbardziej trafny. Jest to coś, co im pomogło. Dlatego bardzo dziękuję. Napiszcie, kto jest wśród moich obserwujących, kto jest w komentarzach. Rewelacja, rewelacja. Każdego, słuchajcie, bardzo serdecznie chcę podziękować za to wszystko, co się w ogóle dzieje u mnie na profilu, a mam 2 profile, słuchajcie, drugi to naprawdę jest tylko dlatego, że w razie, gdyby mi Facebook kiedyś usunął jeden profil, to mam drugi, tak? Ale na tym jednym Agnieszka Weduta robię po prostu wszystko, nie? No. Także profil jest niesamowity i to właśnie profil powinien mieć jak najwięcej osób obserwujących, bo Facebook daje limit. Limit 5000 znajomych. Więcej mieć nie możemy. Natomiast możemy i powinniśmy mieć jak najwięcej osób, które nas obserwują, które śledzą nasze posty, jeśli tacy są, którzy lubią ciebie, cenią ciebie i faktycznie dostają wartość dodatnią od twojego, dzięki tobie, tak? No, ale jeśli, dzięki za komentarze, super, super. No, jeśli z kolei właśnie dajesz i niesamowicie działasz, ludzie naprawdę są cudowni, tak jak wy. Takich ludzi jest masa, oni się oddzięczają. Oni naprawdę piszą na privie, oni lajkują twoje posty, oni komentują twoje posty, a najwięcej ludzi po prostu pisze na priv, tak? Nawet mam, słuchajcie, aktorów, którzy mnie oglądają, polityków, którzy mnie oglądają. Ja wiem, bo oni nigdy nie lajkną, nie skomentują, ale oni wchodzą na mój priv i piszą do mnie na profilu Agnieszko albo pani Agnieszko. Teraz ostatnio jakaś pani mecenas z Warszawy, nie chcę mówić nazwisk, też do mnie napisała na priv. Obserwuję panią już od długiego czasu. Bardzo jestem poruszona pani pracą i wynikami i inspiracją, jaką pani jest dla mnie w życiu. Bardzo ustawiona szycha gdzieś tam w rządzie też, przy rządzie polskim. I wiecie co, ja po prostu to jest takie notabene, tak? Bo ja nie wiem nawet, wszystkich, słuchajcie, nie znam tych ludzi, ale chcę was przy tym wszystkim, o czym mówię, jakby zachęcić, okej? Okay? Dać wam tą wizję. Słuchajcie, my działamy na rynku polskojęzycznym dopiero rok. Tak ponad rok, taką pełną parą. I zobaczcie, co po roku człowiek może osiągnąć, robiąc po prostu konsekwentnie, dzień po dniu, pewne rzeczy. Co po ponad roku, no rok i 2 miesiące, co jesteś w stanie osiągnąć za rok? Tak? Także nie przeceniaj małych początków. Nie garć nimi. Nie garć tym startem. Jeżeli dzisiaj masz 200 ludzi wśród znajomych, chcesz mieć 5000, pomyśl, co ty codziennie robisz, żeby mieć za chwilę 1000. Za chwilę, żeby było za miesiąc 2000, potem 3000, potem 5000. Nawet sobie postaw cel. W ciągu 5 miesięcy będę miał 5000 znajomych. Kto sobie taki cel stawia? Piszcie.
5000 znajomych. Po drodze, nie ten tego, banuj, usuwaj. Ja miałam może takie 5 przypadków. Usunęłam, jak ja to nazywam, paszą, tak, na swoje podwórko. Nie na moim. Robić, co się tobie chce. Pisać, co się chce. Mało tego. Drugi cel postaw sobie i napisz. 5000 obserwujących albo 1000 obserwujących. W jakim czasie chcesz ich zdobyć? I to jest ten cel, który musisz mieć. Ja po szkoleniach kiedyś w Ameryce miałam taki cel. I postawiłam sobie taki cel. I przyjechałam do Paragwaju, tu internet beznadziejny. W ogóle przerywało nam na początku całkowicie wszystko. Działało to tak, Mariusz pamięta, Kozłowski na pewno. Jakie to była jazda, słuchajcie. Z takim internetem osiągnąć taki sukces w internecie, to jest po prostu w ogóle nielogiczne. To jest w ogóle nielogiczne, słuchajcie, co tu się dzieje. Ale ja się nigdy nie przejmowałam tym, że tam coś, nie wiem, się przełącza, coś przerywa, coś, jakieś spotkanie, nie wiem. Słuchajcie, tego nie na to nie masz wpływu. Po prostu, tak? No przecież nagle się nie siądę z samolotu, nie przejdę do Polski, tak? Wiadomo, musimy sobie radzić. Ale jeśli my z takim beznadziejnym internetem robimy biznes całkowicie online, całkowicie, i to 3 firmy, 3 projekty może tak, biznesowe. I co? I można? I można. Tym bardziej ktoś, jak internet działa bez problemu, możesz mieć naprawdę niesamowity wpływ na ludzi, robić live'y, robić wideo na YouTube, mieć ten kanał, za chwilę po prostu dajesz fajne posty i to naprzemiennie, niesamowicie wszystko sobą gra. I ludzie są bardzo wdzięczni za content, za inspirację, za motywację, za przykład osobisty, za wszystko. Nawet najmniejszy, drobna rzecz, porada z twojej strony, słuchajcie, na pewno spotka się z wdzięcznością. Na pewno. Także słuchajcie, chcę za was zachęcić, żebyście każdy z was skończył to spotkanie dzisiaj celami. Cele, żeby mieć 5000 znajomych na Facebooku. Napiszcie, kto chce mieć 5000 znajomych na Facebooku. Cel. Już niedługo, być może jutro, na live'ie po 19:00 damy wam super petardę, ekstra szkolenie. Będzie trzeba się zapisać, bo będzie miejsce ograniczone, ale być może już jutro damy wam linka do specjalnego szkolenia na ten temat. Także trzymajcie się. Jeżeli ktoś z was chce mieć 5000 znajomych na Facebooku, nie myślcie, że na to trzeba pół roku. Żółwim tempem 5 miesięcy. Żółwim tempem. Jeśli ktoś by wziął na to fokus i koncentrację, to on może mieć te 5000 w ciągu 2-3 miesięcy. Lekko. Napiszę 5000, no i dobrze. I dobrze tego, świetnie. Jaśminka, bardzo dobrze. Sławek, uśmiecha się. Spizgar, cześć Sławku. Leszno, ale cię wspominaliśmy ostatnio. Całą historię z Gennadijem z 20 lat wstecz, słuchajcie, jak się to Leszno zaczynało wtedy. I właśnie siedzieliśmy sobie, słuchajcie, z Gienkiem moim przy herbatce i wspominaliśmy te czasy z rodzinką Spizgar z Leszna. Także pozdrawiamy was serdecznie. 5000, 50000. Jasia, brawo. Okej, ja do tego dążę, ja też. Jeśli chcecie wiedzieć jak, Ewa Topi, pozdrawiam. Niszko doświadczenie odgrywa tutaj podstawową rolę. I nie doświadczenie. Mamy ludzi, którzy, to jest nieprawda. Słuchaj, tylko tak myślisz, Jasia, że tutaj trzeba mieć doświadczenie. Żadne doświadczenie. Tu chodzi o to, że są na to konkretne, dobre metody, sprawdzone metody, które powodują, że bardzo szybko możesz mieć 5000 znajomych na Facebooku z odpowiednich miejsc, odpowiednich źródeł, z odpowiednich grup odbiorczych, a nie na kogo przypadł na tego Benz. O, mój synek, po raz kolejny. A no, pokażcie się, widział. Tak. Dzień dobry. Nasz słynny Johnny. Tam są panowie i... palą papierosy. No widzisz, no trudno. To są pracownicy. Mamo, musimy z nimi pracować po hiszpańsku. No, cigarettos. Dzięki, Jasiu. No widzisz, u nas się w ogóle nie pali. Dlatego tak jest. No, Jasiu, po hiszpańsku powiedz, że nie warto się truć. No i powiedz, żeby tego nie robili. Widzicie, jaki kochany synek. My się martwi, że tam palą papierosy. No, okej. Okay. Kochani, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję wam serdecznie za wszystkie komentarze. Bardzo, bardzo was pozdrawiam. Już jutro dam wam super ekstra prezent. Bądźcie ze mną. Więc bardzo was proszę, ci wszyscy, którzy teraz doszli w trakcie, udostępnijcie ten live wszystkim innym, ponieważ niesamowicie istotne jest, abyśmy tą kulturę
wiecie, społeczności facebookowej robili na najwyższym światowym poziomie. Żebyśmy czuli ten Facebook inaczej. Myślę, że polskojęzyczni ludzie potrzebują takiego właśnie poprowadzenia za rękę, tak? Wyluzowania troszeczkę w tych swoich relacjach z ludźmi, tak? Powinni czuć się swobodnie. Nie ma tego. Najczęściej ludzie się boją, coś tam, a to tamto. Bądźcie z nami. Nauczymy was tego krok po kroku i na bezpłatnych szkoleniach dostaniecie naprawdę dużo informacji. Tylko się trzymajcie na live'ach, bądźcie z nami cały czas, będą jakiekolwiek szkolenia darmowe, będziecie mieli na pewno prezenty. Dziękuję wszystkim, którzy udostępnili ten live, którzy skomentowali ten live. Całuję was serdecznie. Lecimy teraz na szkolenie, na spotkanie firmowe. A was wszystkich całuję, pozdrawiam od Gennadija, ode mnie Agnieszka Weduta i do zobaczenia. Pa, paśku!